Dzień dobry Państwo. Dzisiaj mamy tę przyjemność gościć w Jaworznie na Stadionie Miejskim Wiktoria ministra sportu Sławomira Nitrasa. Dziękuję panie ministrze za przybycie. Drodzy Państwo, dzisiaj w naszym mieście sport niestety nie funkcjonuje najlepiej. Mówią o tym mieszkańcy, mówią o tym sportowcy, mówią o tym sportowi działacze z Jaworzna. Dzisiaj w naszym mieście brakuje orlików w każdej dzielnicy, brakuje miejsc do tego, aby sport mógł być uprawiany przez najmłodszych, ale także i tych najstarszych mieszkańców. Warunki współpracy miasta z klubami sportowymi także nie są najlepsze. Dzisiaj ponad 100 zł za godzinę kosztuje wynajęcie obiektu sportowego do trenowania, a w innych miastach jest to 10 zł za godzinę lub nawet złotówka, więc te warunki są dużo, dużo lepsze. Sport w Jaworznie powinien być widowiskowy, powinien być taki, aby przyciągał tłumy mieszkańców na te właśnie wydarzenia. No i w mieście powinno tych wydarzeń ogólnie sportowych dziać się dużo, dużo więcej. Mamy na to możliwości, aby właśnie tak zrobić. Jestem o tym przekonany, że współpraca właśnie z panem ministrem będzie owocna, więc panie ministrze, mam tę ogromną nadzieję, że kiedy już wygramy tę drugą turę wyborów, to nasza współpraca spowoduje, że miasto pod względem sportowym po prostu odżyje. Dziękuję. Serdecznie Państwa witam. Dla mnie to wielka przyjemność stać na murawie, na której zaczynał, jak rozumiem, Jan Urban, którego jestem wielkim admiratorem jako piłkarza, również jako trenera. Jaworzno zawsze kojarzyło się ze sportem i dla kogoś, kto jest z daleka, bo z nadmorza, jak myślę Jaworzno, to zawsze pierwsze skojarzenia są sportowe. Dlatego cieszę się, że w drugiej turze wyborów ze świetnym wynikiem jest młody człowiek, 31-letni Michał Kirker. Powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. Ktoś, kto pierwszy raz w życiu startuje, taki wynik imponujący w pierwszej turze, myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że miasto potrzebuje nowej energii, nowego pomysłu na siebie i Michał zdaje się te wszystkie cechy posiadać. Polska polityka potrzebuje młodych ludzi, potrzebuje ludzi, którym się chce, a jak się patrzy na Michała, to mam takie wrażenie, że jemu po prostu się bardzo, bardzo, bardzo chce pracować dla społeczności lokalnej i to jest przyjemność pracować z takimi ludźmi. Trzymam kciuki i deklaruję ze swojej strony, że nie dlatego, że się znamy, ale dlatego, że jako minister sportu ja potrzebuję takich partnerów. Ja potrzebuję ludzi, którzy rozumieją, jak ważny ruch, aktywność fizyczna, sport jest w naszym życiu. Podam Państwu jeden przykład, związany bezpośrednio właśnie z Jaworznem. To jest problem wielu samorządów w Polsce, że obiekty sportowe albo nie są budowane, albo jeśli one są już zbudowane, to nie są dostępne. Są zamykane, albo nieudostępniane, albo są udostępniane za dużymi opłatami. My w Ministerstwie Sportu ogłosiliśmy program budowy, nowy, drugi program budowy po 8 latach przerwy budowy orlików. I z przykrością sprawdzałem tu dzisiaj rano, z przykrością stwierdzam, że z niezrozumiałych dla mnie powodów Jaworzno do tego programu się nie zgłosiło. Pomimo, że posiada tak naprawdę tylko jeden taki obiekt zbudowany w przeszłości i szczerze mówiąc ja tego nie rozumiem, dlaczego takie gminy, a w tym konkretnym przypadku Jaworzno, nie chce budować orlików, które my dofinansowujemy w wysokości 50% jako ministerstwo. My wiemy, jakie są potrzeby. W Polsce potrzeba co najmniej 1000 orlików i na pewno kilka z tych orlików powinno powstać tutaj u państwa i są na to pieniądze. Potrzebujemy tylko w Jaworznie kogoś, kto to zrozumie, kto to dostrzeże, kto będzie chciał w sport inwestować. Mamy w Ministerstwie Sportu ogłoszony program pod nazwą Aktywna Szkoła. To jest największy program, jaki Ministerstwo Sportu kiedykolwiek ogłosiło na wsparcie funkcjonowania obiektów sportowych po lekcjach, w szkołach, po godzinach lekcyjnych, w weekendy. Bo tak, jest tak, że wiele samorządów mówi, nie stać nas na to, żeby tę bazę sportową udostępniać. Choć moim zdaniem nie do końca jest to prawda, bo mogę wskazać przykłady gmin, również tutaj niedaleko, chociażby Sosnowiec, które dopłaca i robi wszystko, żeby obiekty sportowe były dostępne. Ale wychodząc naprzeciw tym, którzy mówią,
potrzebujemy wsparcia, nie stać nas na udostępnianie obiektów sportowych, przygotowaliśmy program Aktywna Szkoła. 330 milionów złotych dla gmin w Polsce na to, żeby móc otworzyć obiekty, sale sportowe, orliki, boiska, baseny, te, które znajdują się przy szkołach, dla mieszkańców. Po to, żeby służyły nie tylko uczniom w trakcie lekcji, ale żeby były ogólnodostępne później. I co? I znowu Jaworzno się do tego programu nie zgłasza. Ja apeluję, właściwie to apeluję do mieszkańców Jaworzna. Zapytajcie swoich kandydatów, zapytajcie radnych, zapytajcie włodarzy miasta, dlaczego nie zgłaszacie się do programów i dlaczego ta baza sportowa nie jest dostępna dla mieszkańców. Po co my ją budujemy? Budujemy ją po to, żeby ona była, z niej można było korzystać, a nie żeby żeby pięknie wyglądała, jeżeli już jest, za zamkniętych bram czy kłódek wiszących na płotach. Dlatego cieszę się, że są samorządowcy, są kandydaci tacy jak Michał, którzy dostrzegają ten problem, bo z naszej perspektywy, z perspektywy Warszawy widzimy brak woli budowy, modernizacji bazy, albo brak udostępniania tej bazy dla młodych ludzi. A to nie sztuka powiedzieć, że młodzi ludzie nie są zainteresowani uprawianiem sportu, a zamknąć hale, zamknąć obiekty i zostawić im tylko komputer. Trzeba umiejętnie zachęcić, trzeba tworzyć lokalne programy, trzeba wspierać lokalne kluby po to, żeby one tę ofertę przyjazną dla młodych ludzi umiały tworzyć. I dlatego tutaj przyjechałem. Ja przyjechałem tu dzisiaj specjalnie, bo widziałem to, co robi Michał. Widzę ten jego program, który jest nastawiony tak bardzo na sport. I chciałbym postawić go trochę jako przykład dla wszystkich polskich samorządowców. Jak człowieka, który naprawdę sprawi, że Jaworzno będzie nie tylko wspominało, jaką było potęgą sportową, ale będzie na co dzień tętniło aktywnymi ludźmi, którzy mają gdzie i chcą uprawiać czynnie, amatorsko i profesjonalnie sport. Bardzo uprzejmie dziękuję. A jaka to jest gmina, proszę pana? No to proszę pana, ja panu powiem, jaka jest procedura. Procedura jest taka. Musicie wybrać włodarza gminy. Włodarz gminy musi napisać wniosek. Jeśli ten wniosek, a wniosek jest naprawdę banalny i prosty. Jeśli ten wniosek pojawi się w ministerstwie do maja, a nie ma żadnych przeszkód, żeby się pojawił, to nie musi być już od razu projekt. To wystarczy, mówię o projekcie budowlanym, to wystarczy po prostu prosty wniosek. To my rozpatrzymy te wnioski w ciągu 2 miesięcy i w ciągu 2 miesięcy dostaniecie państwo promesę, która pozwoli realizować te inwestycje. Ja też bardzo sobie bym życzył, by w takich małych miejscowościach powstawały orliki. W Polsce w latach 2008-2012-2013 właściwie powstało 2600 orlików. My w programie, na budżecie na najbliższe 2 lata, właściwie 3 lata z tym rokiem, na rok 2024, 2025 i 2026, zapisaliśmy w budżecie środki, które pozwalają nam po pierwsze zmodernizować wszystkie orliki, które w Polsce są, które wymagają modernizacji, bo niestety przez ostatnie 8 lat takiego programu nie było i tam, gdzie gminy z własnych środków tych orlików nie modernizowały, te orliki po prostu bardzo często wymagają nowej nawierzchni, nowej poprawy infrastruktury. Przygotowaliśmy pieniądze na modernizację wszystkich orlików niezbędnych i przygotowaliśmy środki, które pozwalają zbudować 1000 orlików nowych w te 3 lata w Polsce. Co ważne, dla Michała ta wiedza również, dla państwa, myśmy program orlikowy zmodernizowali trochę, czy unowocześnili. Wprowadziliśmy nowe elementy. Dzisiaj każdy projekt, który do nas trafi, modernizacji orlika, może zakładać również rozbudowę orlika o kolejny element. Na przykład kort tenisowy, na przykład bieżnię lekkoatletyczną, na przykład skocznię. To, co się zmieści. I każdy nowo budowany orlik również może być tak zwanym orlikiem plus, czyli orlikiem wzbogaconym, takim tradycyjnym, który znamy, ale wzbogaconym również o ten kolejny element, na przykład kortów tenisowych. Ja nie kryję, po cichu liczę na to, że w Polsce dzięki temu programowi powstanie wiele kortów tenisowych, bo to jest sport piękny, myślę, że jeden z najpiękniejszych i sport, w którym dzisiaj tworzymy nową historię polską, wielką, piękną polską historię, a w czym zasługa największa naszych wspaniałych tenisistek, bo to nie tylko
Iga, nie tylko Aga Radwańska, ale i Magdalinet chociażby, jak i Hubert Hurkacz, to są naprawdę, my przeżywamy w tenisie coś nieprawdopodobnego. Znaczy, myśmy nie zbudowali, najmniej, trzeba to uczciwie powiedzieć, nie zbudowaliśmy jako państwo żadnych podstaw do tego, żebyśmy takimi sukcesami się mogli cieszyć. Trochę podobnie jak z Adamem Małyszem, który zaczął skakać, bo się po prostu zaparł. Ale dzięki Adamowi Małyszowi w Polsce zbudowaliśmy system szkolenia skoczków, który dzisiaj jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Czyli na świecie de facto, biorąc pod uwagę tę dyscyplinę sportu, to gdzie ona jest popularna. I nawet jeżeli dzisiaj przejściowo nie mamy jakichś wielkich sukcesów, to ja mogę z dumą powiedzieć, że my zbudowaliśmy infrastrukturę, którą mamy i jeśli tylko będą talenty, jeśli tylko będzie praca, to jesteśmy do tego gotowi, żebyśmy powiedzieli, mamy system. I dzisiaj jest czas na to, żebyśmy korzystając z tych wielkich sukcesów, zbudowali również system pewien państwowy, wsparcia, możliwości trenowania tenisa. I bardzo na to liczę, że ten piękny, globalny, bardzo popularny sport będzie cieszył się popularnością młodzieży, będzie się ona do tego sportu garnęła, a my musimy po prostu zainwestować w tę infrastrukturę. W związku z tym namawiam wszystkich, wspierajmy tenis, budujmy korty tenisowe, nawet pojedyncze korty tenisowe w niedużych miejscowościach na pewno pomogą nam w popularyzacji tej pięknej dyscypliny sportu i pamiętamy o Orlikach. Bardzo uprzejmie dziękujemy.